Raz-Jurkowski nam tu się ładnie zaprezentował, dwa lata bardziej ostatnie za mikrofonem, a nie w OKTAGONIE, ale tak trochę przewrotnie zapytam Mariusza Pudzianowskiego, człowieka, który oczywiście walczył z Milanowiczem, ale czy też, się, też czujesz się tak, że dwa lata Cię nie było w OKTAGONIE na poważnej walce? Wiesz co, nie ma co tutaj ocenić, także dwa lata nie byłem na poważnej walce, akurat ostatnio z RKU nam też wychodziłem, mnie. Każdego zawodnika trzeba traktować poważnie. jest to RKU, akurat był to młody chłopak, który cały czas zasuwa, cały czas się rozwija i młody gniewny, który idzie do przodu i tą technikę cały czas szlifuje, więc nie można go traktować, bo jak jakiegoś free No te 4-5 walk miał i całkiem dobrze, dobrze mu idzie, nie zawsze idzie wygrywać. Wiadomo, że ono dziecka tego nie trenował. No Łukasz dwa lata przerwy miał, potem yy, cały okres przygotowań do Bombardiera był, to, że po prostu sytuacja tak się potoczyła, jak się potoczyła, to ani to od niego zależne było, ani od włodarzy, po prostu tak los poukładał wszystko, a to, że Nikola że wszyscy z tego Nikoli się śmieją, to niech tylko zobaczą na, socjach, na social mediach, w Mastersach wygra mistrzostwo Polski, potem w, potem w judo, to w takich, to w takich zawodach, więc nie jest to jakiś tam ogórek, no name, chłopisko, które waży 130-140 kg i czynnie cały czas trenuje, jak machnie, tą ręką potrafi znokautować, więc nie był to taki ogórek, który nikt nigdy sobie nie robi, przyszedł sobie. Oczywiście, że niektórzy będą tak krytykować, gadać, ale jednak ten chłop ma siły. Jeżeli ktoś uważa, że jest taki słaby, to niech wejdzie z nim na matę i się z nim spróbuje. A ja wiem, co to znaczy, bo przycisnąć potrafi. Mariusz, więc nie jest to taki zawodnik no, no name. Mariusz, maj 2010 roku, Galamusin na karcie Ty, Łukasz Jurkowski. Czy ty wierzyłeś, że kiedykolwiek możecie się spotkać w klatce, ale wiesz, przeciwko sobie? Fajne pytanie, wiesz co, ja tak naprawdę nie, nie wierzę, że ja tyle lat, i do mnie to nie dociera, że ja tyle lat jestem w MMA. Miała być to przygoda tylko na raz, dwa wejście do klatki, od i tyle. A to, że ta trzecia w muzyj już była, no mnie dobrze, no jedna gala wyjdzie no z Kawaguchi'm wyszedłem wie dobra przecież to też mądre nie było że dwa tygodnie po Kawaguchi'm gdzie ja obudziłem się w szatni dopiero co prawda nie byłem znokautowany tylko po prostu wysiłek fizyczny i bestlen taki był że obudziłem się w szatni koniec już no koniec koniec wygrane wygrane no tak no i dwa tygodnie później pojechać na byłego mistrza UFC to też tak po prostu Mądre nie było, z punktu widzenia dzisiejszego, dzisiaj bym się bardzo grubo zastanowił czy na przykład byłego mistrza UFC, no nie wiem, któregoś z tych obecnych mistrzów, którzy byli, wziąć sobie Miocicza, czy jeszcze kogoś innego, czy z tych zawodników i wyjść sobie z nim do klatki. To dzisiaj nie byłoby to też zdrowe i mądre, a Mariusz no co, nie pójdę? No jak nie, no? No i wtedy może nawet zabrakło bardziej mi chyba kondycji niż czegokolwiek, bo charakteru to mi tam nie brakowało, mi już w tej drugiej rundzie chyba przy siódmej czy ósmej minucie to było, to już po prostu on mi nic nie robił za bardzo, tylko po prostu nie było czym oddychać, więc powiedziałem Dobra, dosyć tego cyrku, koniec trzeba powietrza złapać. No i wesoło, no to miała być tylko przygoda taka krótka. Ta przygoda już trwa 13 rok. W maju minęło teraz, na początku maja minęło 13 lat. Przepraszam, 12 lat minęło, jak wszedłem na salę zapaśniczą i zacząłem trenować MMA. To z tej przygody już 13 rok leci. Motywować się do tych starć przez te 12 lat? Za każdym razem, tak naprawdę od początku, układając sobie coś w głowie, czy wbijasz się po prostu w ten trening i po prostu chcesz to robić? Ja już się nad tym nie zastanawiam. Cały czas trenuję, mam tą samą motywację jak dwana. Przepraszam, 34 lata temu były. 34 lata trenuję, 34 lata wchodzę na salę treningową. Czy to siłownie, czy to matę, czy to to była, będąc młodym chłopakiem, chodziłem na treningi karate. Potem z tego karate i z boksu trochę zrezygnowałem, dlatego że skąd pochodzę tam, no to nie było możliwości tego trenowania. Sporty siłowe były na tamten czas, tak jak dzisiaj jest na przykład na topie MMA, że wszyscy chcą teraz trenować MMA, siedzie zawodnicy z siłowni, trójboiści, ciężarowcy, aktorzy, wszyscy chcą mato To na tamte czasy, 98, 99 czy 2000 rok, wszyscy chcieli być strąkmenami, Wszyscy dźwigali worki z kartoflami, takimi podźwigał par razy, on będzie strąkmenem, Przeleciał się z jakimiś bloczkami, on będzie strąkmenem I rzeczywiście były na tamte czasy takie zawody, że jakieś robili sobie takie miejscowe zawody, regionalne, miastowe, najsilniejszych chłopaków. I dzisiaj jest podobnie z MMA. Jak przyglądam się tak, postawiłbym na a tamte czasy MMA i to, to bym postawił na równi. Dzisiaj po prostu, kto sobie założy jakąś koszulkę obcisłą, to już trenuje MMA, Pitbura założy, czy jeszcze jakiegoś to... Zawodnik MMA. No ale no cóż, takie po prostu są czasy. No i trzeba to akceptować. Na tamte czasy też tak było. No i, no i fajna zabawa z tym wszystkim jest. Ja się dobrze tym bawię, cały czas ten sam zapał mam, tylko no jednak zmęczenie materiału momentami już przychodzi. To już jest jednak 40 par lat na karku i chciałoby się trenować, tak jak 20-latek, ale tu już jednak troszeczkę trzeba więcej odpoczywać. Jeszcze troszeczkę kibicą dostarcza emocji i w pewnym momencie może być to z dnia na dzień, może być to w listopadzie, może być to za rok w grudniu. Nie wiem w którym momencie, ale to przyjdzie taki moment, że z dnia na dzień to będzie, nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy to będzie za pół roku, czy za trzy miesiące, czy za dwa lata. W pewnym momencie powiem dosyć, dziękuję, niech się młodzi bawią tym wszystkim, ale to jeszcze chyba nie ten czas. A jak powstał pomysł na walkę Pudzian Juras? No to wszystko samo się tak naprawdę urodziło, dlatego że włodarze mieli nie, nie, niezłą zagwozdkę, dlatego że y, musieli szybko znaleźć mi przeciwnika o godzinie 14 czy o godzinie 15, dowiedzieli się, że bombardier y, z wyrostkiem ma problem, no i szybko trzeba było. Potem wiem, że, no, teraz już mogę powiedzieć oficjalnie, Norwek, który miał z Izubić się, no, na początku zgodził się, później no 3-4, 2 godziny dogali, mówi ja się z nim, bo on ze mną nie wyjdzie, no dobrze, no to na następne wyzwanie, potem jeszcze Ktościan, no to wzięli tego zawodnika, będzie się Mariusz z nim bił, mówię, dobra, ale jak on się bije, nie wiem, nic nie wiem, dobra, po prostu wchodzę, co jest, to będzie, ale oczywiście, tam szybko języka zaciągnąłem, no Milowicz, no, no dobrze przewraca, wielkie chłopisko, no uważaj, żeby gdzieś bomby przypadkiem nie dostał, bo to jest to zawodnik czynny, no i wielka niewiadoma była, ale potem roller, po takim Roller Kosterze już mi wszystko obojętne było. Co będzie, to będzie trudno się mówi. Przegram to, przegram, wygram to wygram, dlatego że to nie wiadomo, co to, żeby to wszystko się odbyło. No i było jak było. No a wracając do pytania jak to się wyszło, po prostu Juras w pewnym momencie ja bym zastąpił, nie? No to ja w pewnym momencie, później już słysząc to, mówię, to dobrze, to dawaj. A ktoś powiedział, no to zrobimy to zestawienie. No i tak po prostu z niczego zrobiło się to fajne zestawienie. Ja powiedziałem tak, Juras powiedział tak, no i wchodzimy razem do klatki. No i na pewno wiem, że Łukasz i ja zostawimy tam dużo, dużo zdrowia w tej walce. Zabrzało po tym ogłoszeniu i najwięcej obiekcji część przynajmniej fanów miała z tego powodu, że trenujecie razem w klubie. I tak się zastanawiam, czy był telefon do Łukasza, słuchaj raz, jak to robimy, żeby się w tym klubie nie spotykać, żeby wiesz, nie było takiej atmosfery, że ktoś kogoś podgląda. Był taki telefon? Nie musimy robić tych telefonów, dlatego że czasami tak jest, że Jura skończy trening, ja zaczynam i on czasami coś robi i jeszcze z niego brutalnie powiem łachadrę. <laughs> Bo widzę, że troszeczkę męczę się na tej bieżni czy na tej siłowni. Dawaj ty się, ciśniesz, ciśniesz tam, dlatego że ma być dobra walka i oczywiście tak. Tylko tak jak już wcześniej powiedziałem, troszeczkę obawiam się tej walki, tak, dlatego żebyśmy sobie krzywdy nie zrobili. Chcę wygrać, ale wchodzę do tej walki nie z założeniem zrobienia je mu krzywdy, jakiejkolwiek, ale wiem, że w MMA, gdy będą garści mocne i kopy mocne będą z jednej i z drugiej strony, żeby tylko krzywda się za duża na mnie stała, bo wiem, że tam nie będzie hamulca. No On tak. chce wygrać i ja chcę wygrać. No ale nie widać, dużo... się lubicie, Mariusz, i to może być problem, żeby, wiesz, przestawić jakiś taki... Wstrzydek. Uwierz mi, uwierz mi, że nie będzie problemu, gdy wpuszczą mnie i ciebie do klatki, uwierz mi, nie będę cię lubił, wyrwać ci rękę. Ale nie będziesz miał problemu. No i z Łukaszem podobnie będzie, no, że po prostu klatka się zamknie i to jest taka rywalizacja sportowa będzie. Każdy będzie chciał wygrać, ale w MMA te ciosy ważą. Tam nie będziemy klepać na 50%, tylko każdy chce tym jednym strzałem ubić. Ja będę chciał go ustrzelić jednym strzałem, on mnie. No i ciekawe, który, którego ustrzeli. A kogo stawiasz? Roli faworyta tej walki, jak patrzysz na człowieka, który cię do MMA trochę wprowadzał, bo mogę tak to powiedzieć, albo który ci pomagał tą dekadę temu, który teraz, tak jak mówiłeś, troszkę przybrał, którego dobrze znasz z codziennych treningów, czy on będzie gotowy na 60%, czy na 80%, to ty masz większe szanse, jak to będzie 100% rasa, to będzie hoho. Ho. Problem. Zgadza się oczywiście, że Jura przez pierwsze 3-4 lata bardzo dużo mi pomagał, bardzo dużo sparingów razem robiliśmy i nawet 2-3 lata temu jeszcze, czy nawet 2 lata temu przychodził na treningi, czasami wpadał na te treningi w środę czy w piątek, kiedy są treningi sparingowe i razem robiliśmy jeszcze, chyba 4 miesiące temu robiliśmy razem sparingi, więc jest to żadna tajemnica. No i no. No fajne zestawienie będzie. no, no Co mam po prostu <laughs> powiedzieć, no, yy, wprowadził mnie w to wszystko, no on nigdy w wadze ciężkiej nie bił się. On zawsze bił się w wadze 93 kg. No tutaj będzie co innego sparring, co innego walka. Ja jestem naturalny ciężki. Łukasz, jak to się mówi, brutalnie w naszym środowisku udawany ciężki. <laughs> więc zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno go nie, nie lekceważę. Jest to zawodnik z dużym doświadczeniem. Od dziecka trenuje sztuki walki, więc na pewno go nie lekceważę. Tam w rękawie parę niespodzianek dla mnie. Mariusz, mówisz, że nie lekceważysz Łukasza, ale na Twoich mediach coraz częściej widać, jak jeździsz kombajnem, ciągnikiem, coś tam robisz na polu niż rzucasz filmiki z siłowni. Na ile właśnie poważnie się przygotowujesz? Powiem może tak, życie nie polega tylko na siedzeniu 24 godziny na sali, a jeżeli ktoś tylko żyje samym sportem, to jest błędne myślenie. Dlatego, że rano sobie wstaję półtorej godziny treningu, robię rano, piąta rano wstanę, zrobię bieganie, brzuch, grzbiet, rozciąganie i to schodzi się dosłownie 90 minut tak do godziny 40. To jest poranny trening, to jest jednostka treningowa. Potem idę sobie i idę do normalnej pracy, jak normalny Kowalski. Co prawda, chwilę sobie pojeżdżę ciężarówką, wejdę sobie sobie godzinę koparką porobię, potem znowu usiądę, przebiorę się, wsiądę, yy, siądę za biurkiem, dokumenty porobię, godzina 17 sobie skończę tą pracę, godzinkę przerwa na obiad jakaś jest, prysznic sobie wziąć i wchodzę na dwie godziny na salę zapaśniczą. Albo inaczej też jest dzień rozłożony, że o 11 idę na trening, potem wieczorem znowu sobie bieganie dorobię, więc yy, życie nie polega tylko na samym trenowaniu. Jeżeli ktoś mówi, że tylko trenuje, trenuje, no to kłamie. Nie można trenować 5 godzin dziennie. 6 godzin nie można trenować. Można potrenować 2,5 godziny dziennie systematycznie, uczciwie i możesz być mistrzem świata. Ja nawet pamiętam jeszcze zawsze przytaczam i wracam do ciężarów. Trenowałem godzinę 40, nie więcej 6 razy w tygodniu i potrafiłem zrobić mistrzostwo świata 10, To znaczy 5 razy. Dziesięć razy na pudle stałem, więc więcej nie potrzeba trenować. Jak będziesz trenował półtorej godziny codziennie uczciwie, tyle wystarczy. Więc nie potrzeba cały czas siedzieć i pokazywać. Siedzę na sali, siedzę na sali, siedzę na sali. Życie jeszcze jest inne poza salą zapaśniczą i matą. A właśnie to moje życie takie wygląda i po prostu pokazuje, jak normalnie żyję. Potrafię wsiąść sobie na ciągnik, pryskać, potrafię na ciężarówkę wsiąść. Tak naprawdę to chyba wszystkim jeżdżę. Jeżdżę, latam, co tylko jest możliwe, czołgami, spychami, wszystko co możliwe, wsiadam i jeżdżę. W tej walce decyzji nie będzie. Hmm. Ciężkie pytanie. Powiem ci tak, jeżeli będzie to trzy rundy, to będzie, to nie chciałbym, żeby to trwało trzy rundy, bo to brzydko będzie wyglądało. No, jestem realistą. Chciałbym, żeby to się skończyło albo przez poddanie, albo przez TKO, albo. Albo przez knockout, chociaż przez 12 lat jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym przegrał przez knockout, no ale zawsze musi być ten kiedyś pierwszy raz. Jestem tak prawie, prawie pewny, że nie będzie decyzji. Tak no 70 do 30 dam, że nie będzie, że decyzji nie będzie, ale no zawsze jakieś znikome ryzyko jest. Mówisz, że jeździsz wszystkim, to kim ty będziesz w tym, w tym starciu? Tym swoim lambo, kombajnem, ciężarówką, czy takim, wiesz, traktorem, który wjeżdża i rozjeżdża? Trzeba być uniwersalny, trzeba radzić sobie w każdej dziedzinie. Jak potrzeba to będzie czołg, jak potrzeba to będzie lambo, a jak potrzeba to będę w górze fruwał, a potrafię. Więc daję sobie radę w każdej płaszczyźnie. Może jakimś mistrzem w każdej dziedzinie nie jestem, ale odnajdę się w każdej płaszczyźnie. I wiecie doskonale o tym, że potrafię z garści przyłożyć, w parterze potrafię też, a jak się uda, to i uduszę. Więc odnajdę się w każdej płaszczyźnie. Nie jestem mistrzem w żadnej płaszczyźnie, ale odnajduję się wszędzie. Skoro zakończenie kariery może nadejść w każdym momencie, czy jest jakaś walka, którą chciałbyś stoczyć? Nie wiem, może jakiś rewanż, zamknięcie trylogii, a może zupełnie ktoś nowy, kto Cię interesuje? Nie, tak jak już powiedziałem, sportowo jestem spełniony. Teraz się po prostu tym sportem bawię. Sam sobie chcę po prostu coś udowodnić, że wyjdę do klatki 3 razy 5 minut. Zrobię, skończę, i potem wstanę do Was i zrobię normalny wywiad. A kiedyś tak było, że zrobiłem 2 razy 5 minut, no i Mariusz Wywiad. Z... Padać mi, bo ja po prostu męczyliście mnie, ja, ja nie miałem siły słowa wydusić siebie i wiecie, że to prawda po prostu była. A dzisiaj jest to właśnie fajne i czekałem tego momentu, że kończę dwie minuty przerwy i mogę normalnie rozmawiać, a tego nie było, mimo to, że głowa chciała, ale ciało mi nie pozwalało. Ktoś powie, a on się obija, obija, na treningu nic nie robi, zero postępów. To niech ktoś przyjdzie z podnoszenia ciężarów i wejdzie do klatki i wtedy z nim porozmawiam. Siedzieć na fotelu i z pozycji fotela to każdy potrafi być mistrzem świata i każdy potrafi być skoczkiem narciarskim, dobrym Lewandowskim na fotelu, ale w rzeczywistości to nie potrafi kilometra przebiec. Umawialiście się z Jurasem na jakiś after, jest jakiś zakład, yy, jakaś zabawa, bo tutaj przed chwilą Ty nazywałeś go grubaskiem. On, on yy, troszkę guptaskiem, o tak to powiedzmy, czyli jest jakaś umowa. Zakład, ktoś stawia piwo, ktoś stawia kolację. Do piwa to my na pewno obaj nie będziemy siadać. Godzina pierwsza w nocy, o ile będziemy w stanie. U niego w lodówce jest jedno schłodzone, u mnie w lodówce jest drugie schłodzone. No i jeszcze towarzysza, żeby nam napój jakiś przyniósł, więc jesteśmy dorosłymi chłopami. No i na pewno to się skończy tak, że głowa na drugi dzień może boleć, ale na pewno nie od ciosów. <sum> 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 Oczywiście jesteśmy ludźmi. Chcemy po prostu dać naprawdę dobrą walkę. On i ja chcemy dać dobrą walkę, żeby ludzie mieli na co popatrzeć. Nie chciałbym, żeby to się skończyło w jedną rundę. Chcę po prostu pokazać, że potrafię i wiem, że Łukasz to samo będzie chciał zrobić. Robić. No i będziemy robić tak, żeby kibice byli zadowoleni i nie byli zawiedzeni. W jaki sposób klub podchodzi do tego pojedynku? Bo w WCA były już turnieje szachowe, był tenis stołowy, a teraz jest realna walka dwóch zawodników tego klubu. Ja jestem ciekaw, jak chłopaki do tego podchodzą. Taki Daniel Omielańczuk, y, z, znany w klubie, taki lekkoduch. To jakie są nastroje w klubie? Na pewno wygra zawodnik z WCA. To i tego możemy być pewni. No na początku troszeczkę był taki mały niespach. No jak to, tutaj jedno to. A to jest po prostu czysta, sportowa walka bez złej krwi. Wchodzimy razem, do klatki i jeden z nas musi wygrać. No jeden może leżeć na dechach znokautowany. Może tak być. No i się troszeczkę powiem, kautu się, może tak nie boję, bo to chwila urwie się, filmu nie będzie, obudzi się tam po 30 sekundach i jest dobrze. No i gorzej, jak sobie krzywdę zrobimy jakąś taką na 2-3 tygodnie. To będzie najgorsze, bo to nie będzie celowe, no ale tak może się skończyć. Tego się tylko obawiam najbardziej. Dziękujemy. Dzięki, Dzięki bardzo. bardzo. Dziękuję również i do Sobotę nie, do piątek jeszcze będziemy się widzieć na ważeniu. Więc dziękuję i do piątku. Dzięki dziękuję.